Tak mam na sercu, jakiś czas temu już o tym myślałem, ale dzisiaj chciałbym dzielić się, przypomnieć właściwie Słowo Boże, które mówi o duchowej walce, o duchowym zmaganiu. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, chrześcijaninem, na pewno doświadczasz duchowej walki. I musimy mieć, i powinniśmy mieć świadomość, znaczy powinniśmy mieć, ale powiem tak, że chyba nie do końca mamy świadomość, z czym się mierzymy, jeśli chodzi o tą duchową walkę. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale od 10 do 18 wiersza mówi tak: w końcu bracia, dodam siostry moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Drodzy, nieraz na ten temat mówiliśmy na tym miejscu. Kościół Jezusa Chrystusa przyrównany jest w Nowym Testamencie do wielu, wielu różnych obrazów. I my wiemy, albo mamy tą świadomość, że jesteśmy pielgrzymami i wychodźcami. My nie jesteśmy tutaj na stałe. Wiemy o tym doskonale, kiedy jesteśmy na pogrzebach. Wiemy, że czas człowieka bardzo szybko mija. A chrześcijanin musi mieć tą świadomość, że tu nie jest jego dom, to nie jest jego cel. I to jest taki pielgrzym, wychodźca, taki piękny obraz chrześcijanina, kościoła, wierzących, którzy jako pielgrzymi i wychodźcy nie są zajęci, skoncentrowani co tutaj, ale ich koncentracja jest na tym, co jest w górze, co jest w niebie. Dla Jezusa opuściliśmy wszystko, zostawiliśmy wszystko, zresztą tak Słowo Boże nas do tego wzywa, aby być całkowicie Jemu poddanymi, aby Go naśladować. I każdy, który jest tym pielgrzymem i wychodźcem, który rzeczywiście narodził się na nowo i jest Bożym dzieckiem, ma takie naturalne pragnienie, aby podobać się, naśladować Jezusa i podobać się Jezusowi. Mówiliśmy i Słowo Boże mówi, że jesteśmy przyrównani jako Kościół do ciała ludzkiego. Także o tym mówiłem we wtorek w Skoczowie, kiedy usługiwałem. Jesteśmy członkami jedni drugich, ściśle z sobą złączeni. A więc musimy bardzo być uważni, aby to ciało nie było rozrywane, aby nie było, ale aby ta jedność była ciała budowana. To jest niesamowicie ważne. Ta jedność, ta różnorodność i jedność ciała pokazuje, jak wielką odpowiedzialność za zbór, w którym Bóg nas umieścił, ma każdy z nas. I jak mówię, starałem się na ten temat nauczać, mówić i nauczam u nas i w innych zborach, aby lud Boży, ludzie wierzący mieli tą świadomość, czym jest Kościół. Jako ciało Pana, które On buduje, gdzie On umieszcza członki swoje tak, jak On chce. To jest świątynia, to jest przybytek, to jest budowla, to jest owczarnia, rodzina Boża, winnica. To są obrazy, które są nam przedstawione
w Nowym Testamencie. I jest ogromna odpowiedzialność nas wszystkich za budowanie tej świątyni, tej budowli w ten Boży sposób, tak aby Kościół Jezusa, aby ciało Jezusa Chrystusa było budowane dla chwały Bożej, tak aby ten świecznik, którym jest zbór pański, mocno, jasno świecił. Ale możemy zauważyć też, i tutaj mamy taki obraz tego, że apostoł Paweł przyrównuje Kościół do armii, do ludzi, którzy toczą walkę i są wezwani do tego, aby przyoblec się w Bożą zbroję. Jest tu takie słowo, które sugeruje, wyraźnie mówi, że chodzi o to, że jesteśmy jak taki grecki hoplita, żołnierz, który ma toczyć zapasy, zmaganie z przeciwnikiem, z szatanem i ma te duchowe moce i zwierzchności ma przeciwko sobie. Ja powiem tak, diabeł daje spokój tym, którzy po prostu idą swoją drogą. Ale kiedy zaczynamy iść za Jezusem, kiedy zaczynamy naśladować Jezusa, kiedy chcemy zbliżać się do Niego, napotykamy niesamowity opór bardzo często i musimy stoczyć czasami bardzo mocną duchową walkę, aby przeciwnikowi się sprzeciwić. Ale to jest dobry objaw, bo jeżeli ta walka się toczy w twoim i w moim życiu, jeżeli tą walkę toczysz, kiedy chcesz się podobać Bogu, chcesz się uniżyć pod Jego ręką i napotykasz różnego rodzaju przeciwności, ataki na swój umysł, na swoje życie, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu, bo toczysz walkę. Diabeł tym, którzy nie chcą tego, raczej daje spokój, aby sobie szli swoją własną, że tak powiem, drogą. A więc mamy tutaj przedstawiony Kościół jako armię, a nas pojedynczo jako żołnierzy w tej Bożej armii. I ten obraz armii, toczymy bój, pokazuje wyraźnie, że to nie jest tylko mowa o jakiejś tam walce, to jest realna duchowa walka, realne duchowe zmaganie o twoją i moją wiarę. O to, czy będziemy się Bogu podobać, czy nie. Czy będziemy tymi, którzy zwyciężają wraz ze Zbawicielem, czy też tymi, którzy stają się, że tak powiem, łupem przeciwnika. Przywdziejcie całą zbroję, umacniajcie się w Panu. I tu jest powiedziane, że te moce, to one są w okręgach niebieskich. Ep uranois, tam jest użyte greckie słowo, w okręgach niebieskich. Pamiętam, jak jeden z braci przyszedł do mnie i chciał mi wytłumaczyć, że to nigdzie, gdzie tam w powietrzu, to diabeł już jest tu na ziemię zrzucony, on tutaj jest. Ja mówię, okej, on jest i tam, i tu. On jest i na powietrzu, i na ziemi, ma swoje miejsca i swoje szczególne, tak jak pamiętacie, w Pergamie był tron szatana. A więc tam, gdzie są miejsca szczególne jego kultu, czy też bałwochwalstwa, tam on ma swoje siedziby. Ale Pismo wyraźnie mówi, że te moce i zwierzchności są na powietrzu. One są zrzucone przez Pana na niższe partie nieba i one także tam są i stamtąd oddziaływują na życie, na Kościół. Czasami się zastanawiamy, skąd chrześcijanin, który się raduje i nagle przychodzi jakieś zniechęcenie, nagle jest opanowany jakimś lękiem, czy inne rzeczy się pojawiają w jego umyśle. Nie zdajemy sobie sprawy, że za takimi przeżyciami mogą i kryją się bardzo często te siły, o których tutaj jest napisane. Nie toczysz walki z ciałem i z krwią. Nie toczysz walki z drugim człowiekiem, chociaż ten drugi człowiek może być używany także przez siły ciemności, aby na nas oddziaływać. Ale tak naprawdę toczymy walkę z tymi nadziemskimi, niewidzialnymi mocami i siłami. To odniesienie Kościoła do Bożej armii jest także na przykład w 2 Tymoteusza 2:3, kiedy Paweł pisze do Tymoteusza:
cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. A więc, kiedy patrzysz na siebie, jesteś nie tylko pielgrzymem i wychodźcem. Jesteś nie tylko, należysz do królewskiego kapłaństwa, jesteś święty i wybrany, ale jesteś tym, który jest w armii Bożej. Jesteś żołnierzem, że tak powiem, żołnierzem Pana Jezusa Chrystusa. Cierp jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. To znaczy, że jeśli jesteś nowonarodzonym człowiekiem, Bożym dzieckiem, to wiedz, że oprócz tego jesteś żołnierzem Chrystusa. Jesteś wezwany do toczenia duchowej walki. Jesteś wezwany do tego, aby naśladować Jezusa w taki sposób, jak Jezus żył. To jest wręcz nasza powinność przed Bogiem. I Pan nas do tego wzywa. I w pierwszym liście do Tesaloniczan, on chyba tu gdzieś mi w drodze, Beniamin powiedział, że to było gdzieś na naszej zborowej, cytowane naszej grupie. W pierwszym liście do Tymoteusza w 5 rozdziale, wierszu 12 do 14 czytamy, a prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu. I napominają was. Tam jest słowo takie, którzy kładą wam do rozumu, którzy starają się wam coś wyraźnie powiedzieć, przed czymś ostrzec, do czegoś wezwać, napomnieć. I tu jest napisane, abyście ich darzyli uznaniem. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich, baczcie, żeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. I powiesz, ale co to ma wspólnego z armią, o której wspomniałeś, że no tak, Tymoteusz mówi, Paweł mówi do Tymoteusza, bądź jak żołnierz. List do Efezjan mówi, toczymy walkę, toczymy bój. Ale gdzie tutaj jest mowa, jest jakieś nawiązanie do tego, że jesteśmy armią. Ale tutaj czytamy tak, wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych. Niesfornych. Dosłownie to słowo znaczy nietrzymających szyku. To tak jak w armii. Jest armia, która toczy walkę, która idzie razem i ktoś nie idzie, nagle wyrywa się z tego szeregu. Albo zostaje w tyle, albo idzie za bardzo do przodu. I to słowo niesforny dosłownie oznacza ci, którzy nie trzymają szyku, wychodzący przed szereg, albo pozostający w tyle. Drodzy, trudno sobie Rzymianie jako armia, czy też byli mistrzami w utrzymaniu szeregu, dyscypliny. I tam nie było żadnej możliwości się z tego wyłamania, bo oni wiedzieli, że od tego zależy ich życie i życie innych. Jeżeli oni gdzieś wyjdą z tego szeregu, przeciwnik uderzy w ten wolny, słaby punkt, uderzy w nich i uderzy w innych, których on miał chronić także będąc w tym szeregu. I tu jest ciekawe, bo ja jeszcze może dodam to, że ta armia Boża nie zostawia swoich na placu boju. Tu jest dalej napisane, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Czyli jest dużo w tym wszystkim miłosierdzia, łaskawości tej Bożej armii, jeden wobec drugiego. A więc odpowiedzialność za trzymanie szeregu. A z drugiej strony, kiedy ktoś gdzieś padnie, pozostanie, to jest podnoszony, aby mógł być podniesiony i znowu stanąć w tej walce. Galacjan mówi, wy, którzy macie ducha,
poprawiajcie takiego w duchu łagodności, czyli naprawiajcie go dosłownie. Sprawcie, aby on mógł na nowo, normalnie funkcjonować i być użytecznym w Kościele Jezusa Chrystusa. Ci, którzy pracują, są przełożonymi, dosłownie idącymi na czele. Oni odpowiadają, powinni być szanowani, powinno ich zdanie być brane pod uwagę. To jest ciekawe, bo inne też słowo nazywa ich hegemonami, czyli takimi wodzami. Biskup, episkopos znaczy strażnik, czuwający, pilnujący, doglądający. On ma chronić, a więc jest dana odpowiedzialność tym, którzy są na czele w tej armii Bożej, aby Kościół Boży mógł prowadzić dobrą walkę. Źle jest, jeżeli ci, którzy mają być, stać i iść, i że tak powiem, szanować, jeżeli są, darzą ich uznaniem i szanują, no to powinni szanować ich zdanie, ich stanowisko. Źle jest, jeżeli czy przywódcy, czy liderzy Kościoła są przez innych ignorowani. To jest nieboże, to jest niewłaściwe. Ale toczymy walkę i diabeł i przeciwnik robi wszystko, aby ten szereg został załamany, aby ten szyk został załamany. Robi wszystko, żeby osłabić tych, którzy są liderami czy też przywódcami. Ale my toczymy bój, nie z ciałem i z krwią. To jest ogromne duchowe zmaganie z diabłem, z przeciwnikiem, z jego całymi zastępami. W liście drugim Piotra 1,5 jest napisane tak, że to też jest znowu wzięte z tego przykładu wojennego, że tak powiem. Tam Piotr pisze, abyśmy wyposażyli swoją wiarę w niezbędne przymioty. Pamiętacie, uzupełnijcie waszą wiarę o cnotę, poznanie, o pobożność, o braterską miłość, o miłość, o wstrzemięźliwość i tak dalej. I tam jest właśnie to wyposażenie, oznaczało wyposażenie statków wojennych przez obywateli w to, co niezbędne. Wszyscy mieli być zaangażowani. A więc kiedy Pismo mówi o i nazywa, i Bóg tak siebie objawia, że jest Panem zastępów, tak Panem armii, to kiedy czytasz to, że On jest Jahwe Sebaot, Pan zastępów, to odniesione jest to do zastępów anielskich, ale odniesione jest to też do ludu Izraela. Pan jest Panem zastępów izraelskich, ludu Bożego. To jest niesamowite. Nie znamy może też i nie studiujemy pewnych rzeczy, ale kiedy Bóg zaczął prowadzić Izraela po pustyni, słuchajcie, tam był musiał być niesamowity porządek. Tam nikt nie rozbijał namiotu, jak mu się żywnie podobało. Nikt. Każde plemię miało swoje miejsce, które mieli zająć i rozbijać namiot, a w centrum był przybytek. Był namiot. I każde plemiona po trzy z każdej strony ustawiały się. Tam nie było żadnej dowolności. Żadnej. Powiesz, no ale w Kościele mamy taką wolność, nie? No tak. Ale ta wolność jest wolnością do porządku, do dyscypliny, do szanowania, brania pod uwagę jeden drugiego, szanowania liderów i przywódców. Zgodzicie się ze mną? Ja sobie nic inaczej nie wyobrażam. On ustanawia w Kościele. On. Jednych apostołów, innych proroków, nauczycieli, pastorów. On ustanawia. Ewangelistów. On. Zadaniem Kościoła jest rozpoznać, przyjąć. Dlaczego? Bo Kościół jest nie tylko pielgrzymami i wychodźcami, nie tylko jest królewskim kapłaństwem. Kościół jest Bożą armią i toczymy walkę na śmierć i życie. I mamy wielkie zadanie, aby jak ta Boża armia nie była tylko zadowolona, że jest Bożą armią, ale przez zwiastowane Boże Słowo, aby, że tak powiem, jak to chyba brat Reinhard Bonnke mówił, aby pustoszyć piekło, a zapełniać niebo poprzez głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa i dawać ludziom możliwość poznania Zbawiciela.
Pan jest zastępów ludu Bożego. I kiedy patrzymy dalej do Bożego Słowa, Izrael, który, wiecie, wszyscy wyruszali wtedy, kiedy Pan nakazywał. Wszyscy się zatrzymywali, kiedy Pan nakazywał. Czasami to trwało tak, że rozbijali namiot, byli kilka godzin i za chwilę obok ruszał. I Pan powiedział, jak ja ruszę, wy macie ruszyć. Wszyscy mieli się dostosować do tego, co Bóg mówił. Obraz armii, zbroi Bożej domaga się zaangażowania indywidualnego, jak i całego Bożego ludu. Nikt nie jest z tego zwolniony. Pamiętam, kiedy nawróciłem się, oddałem swoje życie Bogu. Ja nie miałem pojęcia o tych rzeczach, o których teraz mówię, ale jedno wiedziałem. Albo nie jedno, dwie rzeczy co najmniej, że należę do Chrystusa, to wiedziałem, że jestem zbawiony, to wiedziałem. I wiedziałem, że dzieje się coś dziwnego, czego nie rozumiem i z czym muszę się zmagać, z ogromną presją sił ciemności. Z ogromną presją. Nie miałem kościoła, bo nie wiedziałem, że jest. Nie miałem społeczności z wierzącymi, bo nie wiedziałem, że są. A później już, kiedy wiedziałem, i tak nie mogłem tam uczestniczyć, to czułem walkę. Że tak powiem, jakby zostawiony, niby w cudzysłowie powiem, sam sobie. To czułem walkę o moją wiarę. Jak Juda pisze, podejmijcie bój o wiarę raz świętym podaną. I nie rozumiałem rzeczy. Mówię, Boże, ja w starym życiu nie przeklinałem. A nagle mój umysł został, jakby ktoś próbował wcisnąć do mojego umysłu masę przekleństw. Dosłownie, to było coś, gdyż toczymy bój nie z ciałem, z krwią. Nigdy tego nie robiłem. Mógłbym policzyć może na palcach dwóch ręki, jeżeli coś wyraziłem, jakieś słowo, takie powiedzmy, no, jako przekleństwo. Nawet nie wiem, czy by się to... Nie robiłem tego. I nagle mój umysł został zaatakowany takimi myślami. Ja mówię, Boże, co się dzieje? Ja wtedy byłem uczniem szkoły zawodowej. Ja mówiłem wam, nie wiedziałem, jak sobie poradzić. I szukałem gdzieś jakiegoś miejsca, żeby się modlić i wołać do Boga, aby mi pomógł, bo nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. I pamiętam, to było... W zakładzie energetycznym w Bielsku poszedłem do toalety i zacząłem się modlić. To było jedyne miejsce, które znalazłem, żeby wołać do Boga. I mówię, Boże, jeśli mi nie pomożesz, ja zaraz zacznę przeklinać, ja już nie jestem w stanie tego zatrzymać. To jest coś niesamowitego. I wiecie, kiedy zawołałem do Boga, aby mi pomógł, w jednym momencie nagle wszystko się uciszyło. Wszystko odstąpiło. I nagle mój umysł był wolny od tego. Pełny pokój, pełne zwycięstwo. Wiecie, to uczy nas, że toczysz bój, toczymy walkę nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi duchowymi istotami, które próbują zniszczyć naszą wiarę, nasze oddanie, nasze poświęcenie, oddanie Bogu. Ale też to mnie uczy innej rzeczy. Bóg nie daje doświadczeń ponad nasze siły. I to jest cudowne, kiedy doświadczasz z jednej strony wielkiej presji na swoje życie, a z drugiej, kiedy dochodzisz jakby do granicy i po prostu mówisz, Boże, tylko Ty możesz pomóc. I nagle przychodzi zwycięstwo. Nagle Pan to ucina i staje w obronie. Pan dał wielkie zwycięstwo przed nad Amalekitami, kiedy Mojżesz, Aaron i Hur stanęli na górze i się modlili, a Amalekici atakowali lud Boży. Kiedy Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, przemagali Izraelici. Kiedy tylko opuszczał ręce, przemagali Amalekici. Ale Pan dał im w końcu zwycięstwo. Trwało to cały dzień. I oni tam stali, trwali w modlitwie. I Bóg ich pobłogosławił. Pamiętacie, jak było pod Jerycho? Obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy i cały lud, mężczyźni.
wojownicy obchodzili miasto. A później powiedzieli, co to takie Aj? Co to takie Aj? Takie małe miasto, zdobyliśmy Jerycho. Co to takie Aj? No i pod tym Aj stały się wiele takich dziwnych rzeczy, bo ktoś ukradł rzeczy, które były pod Bożą klątwą. I tych 3000, oni uważali, że wystarczy na to małe miasto, uciekali, zostali pobici. Wtedy Jozue pada na twarz, modli się, Boże, co jest? I Bóg mówi, grzech jest, jest to, to. No i wzięto Achana i Bóg wskazał na niego i się okazało, co on zrobił. Ale później Bóg do nich mówi, nikt nie zostanie w namiocie, w obozie, wszyscy udacie się pod Aj. Wiecie, kiedy o tym gdzieś tam czytałem, spodobało mi się, to znaczy, że cały lud Boży, cała armia Boża, cały Kościół ma toczyć razem duchową walkę, że nikt nie jest, że tak powiem, zwolniony na urlop, gdzieś tam może sobie zostać, jego to nie dotyczy, ale tam jest wyraźnie powiedziane, wszyscy tam pójdziecie i tam będziecie toczyć walkę. I wtedy Bóg dał zwycięstwo. Bóg powiedział tak, weź z sobą do Jozuego cały zbrojny lud, powstań i wyrusz do Aj. Ja wierzę, że Bóg wzywa każdy zbór, także nasz, każdy zbór, aby lud powstał, abyśmy powstali w imieniu Pana i toczyli dobry bój wiary, dobrą walkę wiary. I można byłoby mówić o jeszcze wielu różnych rzeczach. Ja chcę wrócić do tego, co tutaj jest napisane, że mamy wziąć całą zbroję Bożą, aby toczyć tą duchową walkę z tymi mocami, które są na powietrzu. Słowo Boże i wyraźnie ostrzega nas przed różnego rodzaju diabelskimi zasadzkami, pułapkami, z którymi będziemy się zmagać. Apostoł Paweł mówi, że te zasadzki, te pułapki wcale dla nas nie są jakąś wielką tajemnicą, one są znane, tylko musimy bardzo uważać, aby to zobaczyć i nie wpaść w te zasadzki, w te pułapki, które siły ciemności zastawiają. I tutaj mamy całą gamę w tym liście do Efezjan tych duchowych mocy, które nie będą pokonane siłą człowieka, siłą ludzką. Ty i ja musimy być w to zaangażowani, oddani w tą walkę, ale Bóg daje nam przez ten oręż, który nam udzielił, daje nam zwycięstwo. Przywdziejcie całą zbroję Bożą. Zwróćcie uwagę, tu mamy nadziemskie władze, zwierzchności, władców tego świata ciemności. Mamy złe duchy albo niegodziwe duchy w okręgach niebieskich. Jakby cała hierarchia tych mocy, które są na powietrzu. Myślę, że te władze i te zwierzchności kontrolują tą ziemię z różną intensywnością, bo to zależy. Tam, gdzie kościoły są mocne, gdzie jest większy wpływ chrześcijaństwa, ich siła jest mniejsza, ale generalnie one wpływają na ludzi. Przyjdzie taki czas, kiedy Bóg pozwoli jakby dokończyć pewnej próby ich dzieła, tak aby się okazało, kto trwa w wierze, kto toczy dobrą walkę i stoi w mocy Bożej, czy też nie. I tutaj jest mowa o tym, że wszyscy mamy wziąć całą Bożą zbroję i być nią przyobleczonymi. Jako pierwsze tu jest napisane, stójcie opasawszy biodra swoje prawdą, prawdą Bożego Słowa, aby Słowo Boże mieszkało, przebywało w nas i abyśmy trzymali się mocno Bożego Słowa. To musi być przepasanie. Wiecie, człowiek, który jest przepasany, tak jak Pan Jezus mówi do Piotra, ktoś inny cię przepasze i poprowadzi cię, gdzie nie chcesz. Kiedy Biblia mówi, że mamy wziąć pas prawdy,
To znaczy mam się przepasać prawdą Bożego Słowa i iść tam, gdzie prowadzi mnie Boże Słowo, czyli w posłuszeństwie dla Bożego Słowa. I inaczej sobie tego nie wyobrażam. Inaczej, czyli to ta prawda Bożego Słowa, Słowo Boże, powinno być najważniejsze w życiu Bożego dziecka, Bożego żołnierza. I to daje nam gwarancję, że możemy uniknąć zwiedzenia, oszukania przez te siły ciemności, wszelkich różnych jego diabelskich matactw. Ta walka zaczyna się od tego przepasania. Apostoł Piotr mówi, żeby przepasać biodra myśli naszej, żeby prawda Boża była w naszym umyśle. A więc człowiek Boży, żołnierz Boży, jeśli ma prowadzić skuteczną walkę, musi być przepasany, prowadzony, dać się prowadzić Bożemu Słowu, być posłuszny Bożemu Słowu. Drugą rzeczą tutaj jest pancerz sprawiedliwości. Opasawszy biodra swoje prawdą. Mógłbym jeszcze dodać prawdą, czyli samym Jezusem. On jest prawdą. Ale też przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Czasami niektórzy ludzie myślą, że dlatego, że starają się być dobrzy, będą zbawieni. Ja wiem, że my mamy być dobrzy, mamy starać się dobrze czynić, ale to jest za mało. Tu jest pancerz, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, nie chodzi o naszą sprawiedliwość. Zwróćcie uwagę, to jest zbroja Boża. I już w Starym Testamencie Bóg objawił swoje imię, że jest Jahwe Tzidkenu, Pan sprawiedliwością naszą. A w liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 30 wierszu, Chrystus jest nazwany naszą sprawiedliwością. Tak naprawdę być tylko dobrym i starać się czynić dobrze, to jest za mało w oczach Bożych, aby podobać się Bogu i być obleczony w sprawiedliwość. Inaczej mówiąc, tak jak jestem przyobleczony prawdą, opasany prawdą Bożego Słowa i liczę się z Bożym Słowem, z tym, co Chrystus ode mnie oczekuje. Nie ludzie, Chrystus, Boże Słowo. Drodzy, jeżeli nie będziemy patrzeć na to, czego Bóg od ciebie, ode mnie oczekuje, będziemy grzeszyć, będziemy schodzić z Bożych dróg. Możemy to ubierać w przepiękne słowa. Miłości, niemiłości. Ale jeżeli nie słuchamy Bożego Słowa, będziemy grzeszyć. Ale przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, to ja polegam na Jego sprawiedliwości. Chrystus jest moją i twoją sprawiedliwością. Amen. Chrystus. Moja sprawiedliwość jest jak zbrukana szata. Wszystko, jak Izajasz mówi, wasze najlepsze rzeczy, chociaż one są dobre, one są potrzebne, one są miłe, w oczach świętego Boga to jest za mało. Dlatego potrzebujemy łaski, dlatego potrzebujemy wykupienia, dlatego Arka Przymierza, ta skrzynia w miejscu najświętszym miała tak zwaną ubłagalnię, przebłagalnię, gdzie dwaj cherubini okrywali skrzydłami tą przebłagalnię. I wiecie, co robił arcykapłan? Raz do roku wchodził do tego miejsca i kropił krwią właśnie na tą przebłagalnię. To było miejsce, które było obrazem Chrystusa, który miał oddać życie za Kościół, za swój lud. I Jego krew przelana za nas. To jedynie sprawiało, że Bóg mógł okazać miłosierdzie. Bo wiecie, co było w środku, w skrzyni przymierza? Sprawiedliwość Boga. Zakon. Przykazania. I ktokolwiek by złamał jedno, był winien wszystkiego. Tak pisze Jakub? Jedno był winien. To jest inny jest wymiar Bożej sprawiedliwości. Dlatego ty i ja potrzebujemy łaski, miłosierdzia, sprawiedliwości. I diabeł będzie przychodził i będzie atakował twoje i moje życie, aby pokazać, jak jesteś, jak zawodzisz Boga, w czym zawodzisz Boga. Ale jeżeli chodzisz, starasz się żyć w czystości, i to jest dobre i właściwe, starasz się żyć w uświęceniu, będziesz mając przyodzianą
przyodziany pancerz sprawiedliwości, będziesz mógł dać diabłu odpór. Gdzieś, okej, tu upadłem, tu zawiodłem, ale moją sprawiedliwością jest Jezus Chrystus. Obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii. I właśnie próbujemy ubrać te buty, albo mamy je, i chcemy głosić i głosimy i młodym i starszym dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I modlimy się, żeby Bóg błogosławił ten czas. Chrześcijanin, Boże dziecko, jeśli zaniedbujemy dawanie świadectwa, nie staramy się ludziom mówić o Chrystusie, nie staramy się wskazywać, aby ich przyprowadzić do żywej wiary. Nie ma obuwia, znaczy się. Chodzi nieprzygotowany do duchowej walki. A to jest naszym zadaniem. A później ma wziąć tarczę wiary. Czyli jego wiara, nasza wiara ma być żywa. Czasami ona jest, jak mówię, tak ledwo, ledwo się może gdzieś człowieku tlić. Ale Bóg roznieca na nowo i przez Boże Słowo, przez społeczność roznieca w nas wiarę. Ta wiara ma zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Diabeł potrafi zrobić wiele zamieszania w naszych umysłach. I ta tarcza wiary, która gasi te ogniste pociski, w starożytności to było tak, że ta strzała rozpalona wbijała się w tarczę żołnierza. I to wbicie powodowało, że gasiła to ostrze, gasiła ten ogień, który tam był rozpalony. Weźcie tarczę wiary. A więc diabeł ci mówi tak, a ty bierzesz słowo Boga i mówisz: napisano. Tak Bóg powiedział. Wbrew wszystkiemu, co się dzieje, co przeżywam, czego doświadczam. Tak jest napisano. Tak Bóg mówi. To jest tarcza wiary, że wiarą opieramy się o święte Boże Słowo. Tej wiary potrzebował nie tylko Daniel w lwiej jamie, tej wiary nie tylko potrzebował Hiob, kiedy szatan zaatakował go z całą furią. Wiarę, ta wiara powinna być mocna i żywa, dlatego mamy umacniać swoją wiarę poprzez właściwy sposób chrześcijańskiego życia. Twoja i moja wiara będzie umocniona, może się pomnażać. I na końcu jest powiedziane: miecz ducha, słowo Pana. Popatrzcie, prawda jest odniesiona do słowa, wiara też jest odniesiona do słowa. Ma inny aspekt, pokazuje tego. I mam wziąć Boże Słowo. I wiecie, tam jest użyte to słowo rema, czyli słowo, które ono jest tutaj zapisane, ale nagle to słowo czytam i ono gdzieś tam mocno dotyka. Bóg mówi do mnie osobiście, jakby mnie osobiście coś przypomina. Weź to słowo i stań w walce i weź całą zbroję. Zwróćcie uwagę, to jest napisane, że mamy wziąć całą Bożą zbroję, nie tylko fragment. I zbliżając się powoli do końca. Ta duchowa walka tak naprawdę rozgrywa się w twoim i w moim umyśle. W twoim i w moim umyśle. Diabeł atakuje nasze umysły. Dlatego Pismo mówi: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo nasz umysł jest jakby wrotami do naszych serc. Kiedy diabeł zainfekuje umysł nieposłuszeństwem, buntem, nieczystością, cokolwiek, to będzie chciał i na pewno zaczyna mieć dostęp do naszego serca, aby nas zniszczyć, abyśmy ponieśli porażkę. Dlatego Jezus mówił wielokrotnie do swoich uczniów: czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Czuwajcie i módlcie się. Drodzy, w najważniejszych, że tak powiem, momentach uczniowie, zamiast stać i modlić się, pamiętacie, w Getsemane, posnęli. Jezus mówi: nie mogliście jednej godziny ze mną czuwać? Nie mogliście tego? Im się wydawało, że tutaj nic się nie dzieje. A pamiętacie, wcześniej Jezus mówi: szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Czy my mamy świadomość, że toczy się niesamowita walka
o Twoje małżeństwo, o Twój dom, o Twoje dzieci, o Kościół. Toczy się walka. I to nie z ciałem i z krwią. Nie ludzie są naszymi przeciwnikami. Te moce ciemności robią wszystko, aby kraść, zabijać i wytracać. A my jako żołnierze Boży mamy stanąć w szeregu, aby toczyć razem tą walkę i dać odpór przeciwnikowi. Judasz jest szczególnym przypadkiem. Takie jest moje przekonanie. To nie jest tak, że Judasz był zaprogramowany, żeby wydać Jezusa. Pismo przewidziało, że taki człowiek się pojawi i wyda Jezusa. Zobaczcie, Judasz był człowiekiem, który był w gronie 12. 3,5 roku chodził z Jezusem. Słuchał Jezusa, widział znaki i cuda. Gdzie był problem, że przyszedł taki moment, że nagle okazało się, że on nic wspólnego z Jezusem nie ma? Że jest poza. Toczy się duchowa walka. Gdzie ona się toczyła, jeśli chodzi o Judasza? Tu. To pochłonęło jego serce. Pamiętacie, Judasz myślał, że może kłamać, oszukiwać, kraść, bo tak o nim jest napisane. Tak Jezus o nim mówi. I że to nie ma żadnych konsekwencji. Ale przychodzi czas, co by myślisz, ale Bóg jeszcze mnie nie ukarał. Jeszcze nic się nie stało przecież ze mną. Wiecie, to nie działa w ten sposób. Nie działa w ten sposób. Musi dojrzeć pewna miara grzechu. Jeżeli człowiek się nie opamięta, to jest koniec. I to była duchowa walka, której on nie rozpoznał. Ja myślę, że Jezus w 6 rozdziale Ewangelii Jana, w 64 wierszu jest napisane, kiedy Jezus mówi, że wiedział, którzy w Niego wierzą i wiedział, kto w Niego nie wierzy. Czyli Judasz, chodząc z Jezusem, był jednym z tych apostołów, który nie wierzył, nie był przekonany, że Jezus jest Mesjaszem. To była furtka. To była furtka. I diabeł prowadził go dalej. Tam do tego była niewiara i tam dochodziło do tego, że on postępował niemoralnie, w sensie nieuczciwości. Jest napisane, że kilka kobiet, które Jezus uzdrowił, uwolnił od demonów. Wiecie, to jest takie naturalne. Kiedy jest miłość do Boga, to też przekłada się na to, że chcemy być ofiarni, chcemy wspierać Boże dzieło, Boże Królestwo finansowo. I w 8 rozdziale Ewangelii Łukasza od 1 do 3 jest napisane, że te kobiety wspierały, utrzymywały Jezusa i apostołów swoimi majątnościami. To jest ciekawe, ale Pan Jezus był wspierany finansowo. Jego uczniowie, apostołowie. Ale Judasz był tym, który, będąc skarbnikiem, który okradał Pana Jezusa i całe grono. Diabeł miał przystęp. I pamiętacie, dochodzi taki moment, że Jezus mówi podczas wieczerzy, jeden z was mnie wyda. I tam jest, że szatan wrzucił zamysł do serca, do umysłu Judasza, aby wydał Jezusa. Kochani, jeżeli pozwolimy złym rzeczom, grzechowi, tolerujemy złe rzeczy w swoim życiu i wydaje się, ale przecież nic się nie dzieje takiego złego ze mną. Nikt nie widzi. Nic. Ale przychodzi moment, kiedy nagle wszystko zostanie pokazane i ujawnione. Judasz, tam jest napisane, ja może to przeczytam, bo to jest tak wyraźnie tutaj przedstawione w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Kiedy Jezus do niego mówi, i w 2 wierszu 13 rozdziału, podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iszkarioty, zamysł wydania go. Zamysł wydania.
Popatrzcie, żyje w ciemności duchowej, nie jest świadom tego, co się dzieje i nagle diabeł jakby dokańcza swojego dzieła, rzuca myśl, nie wierzysz, że Jezus jest Mesjaszem przecież, marnuje pieniądze przecież, ta kobieta dała taki drogocenny olejek, wylała na jego nogi, przecież to można było, takie pobożne frazesy można było użyć. Wiecie, diabeł też lubi używać takich pobożnych różnych słówek. Też lubi cytować i słowo, ale dlatego, że mamy być w prawdzie Bożego Słowa, wiedzieć, o co chodzi, kiedy On wykręca to słowo, posługując się tym słowem, a Bóg do nas mówi w sposób jasny, prosty, wzbudził zamysł. Dlatego mówię, tu rozgrywa się największa walka. I co zrobił? Wiemy, co zrobił. Ja jestem przekonany, znaczy to są moje, to nie jest zapisane. Ja tak uważam, że gdyby Judasz pokutował, ale wiecie, on doszedł do takiego stanu duchowego, że nie był w stanie pokutować. Nie był w stanie wierzyć. Jego serce było już tak zatwardziałe i zepsute, że to go pochłonęło. Gdyż bój toczymy. Nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami na powietrzu, z duchami kłamliwymi, które przychodzą, aby niszczyć człowieka, Bożego człowieka, Bożych ludzi. No i mamy jeszcze jedną historię. 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Judasz żył w takim notorycznym grzechu i myślał, że to się nie wyda. Ale przykład Ananiasza i Safiry. Jak to się stało? Ja myślę, że wiecie, Barnaba przyszedł, sprzedał pole i złożył te pieniądze u stóp apostoła i wszyscy mówią, o, super, nie? Żeby wspomóc Kościół innych wierzących, nie? Ananiasz i Safira też wpadli na ten pomysł takiego, no, żeby mieć też takie uznanie. Tylko, że zrobili jedną rzecz. Przedstawili, że dają wszystko, ale część zabrali dla siebie. Piotr im później mówi do Ananiasza, mogłeś zrobić z tym, co chciałeś. Mogłeś zrobić, być uczciwy. Nie chciałeś dać, nie dawaj. Dlaczego okłamałeś Boga? Dlaczego skłamałeś Duchowi Świętemu? Kto wrzucił taką myśl do twojego umysłu i ty to przyjąłeś? Ja sobie myślę, no nie jest tak łatwo wrzucić pewne myśli do nas, jeżeli jesteśmy trzeźwi, prawda, mamy zasady, trzymamy się prawdy. Ale tam nie widzę takiego procesu jak u Judasza. Stało się coś impulsywnie, ale to oznacza dla mnie, że Ananiasz i Safira tam wewnętrznie byli skorumpowani. Nie trzymali się takich prawych rzeczy, żeby dali się łatwo zmanipulować przez moc ciemności i zapłacili życie. Obaj padli martwi w kościele, zapłacili życie. Ja chcę wrócić i przeczytać, co tam, czym to szatan, tam jest tak, czym to szatan omotał, tak jest tam napisane. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 5 rozdział. Czym to szatan omotał? Tak, 3 wiersz. Czym to szatan omotał serce twoje, że okłamałeś? Jeśli serce, to znaczy, że umysł. Dlaczego tak myślałeś, że możesz coś takiego zrobić i będzie wszystko w porządku? Mogłeś nic nie dawać, byś przeżył, byłoby lepiej. Ale jeśli dajesz, no bądź uczciwy. Nie na tym chcę się skoncentrować, że został zainfekowany myślą diabelską jego umysł i on za tym poszedł. Bo bramą do twojego i mojego serca jest umysł. To, na co pozwolę, w jakim kierunku pozwolę mojemu umysłowi i moim myślom iść. 2 Koryntian 10:3-6.
Mówi, że mamy zbroję nie cielesną, ale duchową. Mamy zbroję. I ta zbroja, ja wierzę, że tą zbroją jest to, co czytaliśmy w liście do Efezjan. Tą zbroją jest modlitwa i czuwanie w modlitwie. Tą zbroją jest krew baranka. Tą zbroją jest imię Jezusa, które wzywasz, kiedy potrzebujesz pomocy. To wszystko jest naszą zbroją, abyśmy mogli zwyciężać. I tam jest napisane, mamy oręż niecielesny, ale duchowy. I tam jest, aby unicestwiać złe zamysły szatana. Aby unicestwiać rodzącą się pychę w sercu moim jako wierzącego. I aby, mam tą zbroję Bożą, tą duchową, aby poddać wszystko, każdą myśl moją pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Tylko, że ta zbroja musi być użyta. Ty i ja musimy tego oręża używać. Żołnierz, nawet uzbrojony, może nie używać swojej zbroi. Ale ty i ja mamy być przyobleczeni. Przyobleczeni. Ja tak, kiedy kiedyś studiowałem, to każde z tych elementów zbroi odpowiada tak naprawdę, że masz być przyobleczony w Chrystusa. Bo On jest i sprawiedliwością, i prawdą, prawda? I gotowością, i tak dalej. I mamy jej używać. Stójmy tedy mocno. Tak pisze Paweł w liście do Efezjan. Stójmy tedy mocno i nie dajmy się wyprzeć zajmowanego miejsca w Chrystusie Jezusie, wziąwszy całą Bożą zbroję. Walcz, drogi bracie, siostro, walczmy indywidualnie, razem jako Kościół, a Pan da zwycięstwo. Amen. Powstańmy, aby się modlić. Panie, tak zdajemy sobie sprawę, że stoimy wobec duchowej walki teraz przed ewangelizacją. Panie, chcemy być tymi, którzy są przyobleczeni, którzy też pilnują swojego serca, swoich umysłów, swoich warg, Boże Wszechmogący. Tak, Ojcze, modlimy się o ten czas. Dałeś nam autorytet imienia Jezus. I Ty powiedziałeś, że w Twoim imieniu będziemy deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, nic nam nie zaszkodzi. Że w Twoim imieniu będziemy mogli się modlić o chorych i będą uzdrowieni. Panie, dałeś nam pełny oręż. I teraz w imieniu Jezusa modlimy się o ten czas. Modlimy się o Kościół, modlimy się o siebie, o ten czas, o usługującego. Modlimy się o zaproszoną młodzież, Boże Wszechmogący. Tak prosimy Cię o łaskę. Prosimy Cię o działanie. Boże, dopomóż nam używać pełnej zbroi. Daj nam tą świadomość, z jakimi mocami, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Panie, abyśmy czuwali, modlili się, byli przyobleczeni, a nie pozbawieni Twego uzbrojenia, Panie. Ojcze, tak modlę się o siebie i o cały nasz zbór. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, błogosław nas, umacniaj nas i daj, abyśmy trzymali szereg, Boże. Boże, daj, abyśmy byli tymi, którzy respektują innych, respektują tych, którzy są liderami, przywódcami. Boże, abyśmy szanowali jeden drugiego w imieniu Jezus. Panie, tak jak Ty widzisz Kościół, nie tak jak my, ale tak jak Ty to objawiasz, chcemy być temu poddani i posłuszni. Amen.